technologię 5G Orange rozwija już od kilku lat. W latach 2021-2023 wydaliśmy na rozwój sieci 5G oraz na modernizację istniejącej sieci radiowej dostępowej ponad 700 milionów. W tym roku wydaje nam się, że jesteśmy w stanie zrealizować inwestycje na poziomie około 400-500 milionów złotych. Generalnie sieć 5G chcemy rozwijać w oparciu o istniejące stacje bazowe, w związku z tym jak gdyby nie oczekujemy, czy nie spodziewamy się tutaj wielkich problemów z tym związanych, w sensie budowy i uzyskania odpowiednich pozwoleń, natomiast zdarza się i będą takie miejsca, gdzie aby dostarczyć klientom usługi 5G, powinniśmy także wybudować nowe stacje bazowe. No i tutaj nie ukrywamy, że przychylność lokalnych społeczności jest niezwykle istotna, a także regulacji, które w tej chwili funkcjonują, ponieważ istniejące regulacje w niektórych miejscach niestety są nie do końca precyzyjne, są interpretowane w dowolny sposób i tutaj jest bardzo istotne, abyśmy tę kwestię wyjaśnili. Słyszałem, że Ministerstwo Cyfryzacji planuje ustawę, która ma wyczyścić te wszystkie punkty, które są sporne, niejasne, ma wprowadzić różnego rodzaju uproszczenia procesu inwestycyjnego. Natomiast to, na czym nam bardzo zależy, jest wdrożenie takiego forum, bym to nazwał, gdzie moglibyśmy we współpracy właśnie z administracją, z lokalnymi społecznościami, my operatorzy, wymieniać jak gdyby doświadczenia oraz także dyskutować, po prostu rozmawiać, w jaki sposób tą sieć, nie tylko 5G, ale generalnie sieć radiową, sieć mobilną można byłoby wybudować. Chciałbym podkreślić, że Orange Polska nie uczestniczy w wyścigu, kto ma więcej stacji 5G w paśmie C pracujących. My nasze inwestycje planujemy przede wszystkim pod kątem potrzeb biznesowych, ale także pod kątem obsługi istotnie rosnącego ruchu w sieci. Przypominam, że to jest 20-30% rok do roku, ten ruch wzrasta. Pasmo C jest pasmem typowo pojemnościowym, w związku z tym wykorzystanie tego pasma pomaga w istotny sposób rozwiązać problem tak zwanego natłoku w sieci i to jest jak gdyby główny cel tego wszystkiego. Dzisiaj jesteśmy w 160 miejscowościach, do końca roku chcemy być w 350 miejscowościach i na koniec roku chcemy osiągnąć 3000 stacji dla technologii 5G pracujących w paśmie C. Jak wspomniałem wcześniej, pasmo C, czyli te wysokie częstotliwości, mają przede wszystkim zastosowanie pojemnościowe, czyli rozwiązują problem, jeżeli tak istnieje, związane z pojemnością, związane z obsługą ruchu, z internetem o dużych prędkościach. Natomiast nie rozwiązują problemu, który jest związany z pokryciem kraju. Gdybyśmy chcieli stacjami tymi pracującymi w paśmie C pokryć kraj, to praktycznie na każdym rogu mielibyśmy stację bazową, która by zapewniała oczywiście odpowiedni zasięg i odpowiednie jakość usług dla technologii 5G. W związku z tym niezwykle istotne jest to, aby w jakimś rozsądnym czasie nastąpiła dystrybucja pasma 700 MHz. Jesteśmy chyba jednym z niewielu krajów w Europie, w którym to pasmo jeszcze nie zostało rozdystrybuowane. I to jest bardzo ważne, aby w kontekście dyskusji o pełnych funkcjach technologii 5G to pasmo 700 zostało rozdysponowane. Tu problem jeden, który występuje, jest tak zwana koordynacja międzynarodowa. No musimy jako Polska porozumieć się z sąsiadami będącymi za naszą granicą, aby stacje bazowe oraz różnego rodzaju urządzenia pracujące po stronie właśnie naszych sąsiadów nie zakłócały pasma 700 MHz. Technologia 5G, czy w ogóle 5G, o którym się dzisiaj mówi, jest realizowane przez, przynajmniej według mojej wiedzy, wszystkich operatorów w Polsce w tak zwanym wariancie non-standalone. To oznacza, że do łączności wykorzystywana jest także 4G i sygnalizacja, która się odbywa w tym zakresie. I to, co dzisiaj klient uzyskuje z technologii 5G, to jest przede wszystkim duża prędkość ściągania danych, także może większa prędkość ładowania danych, tak bardzo obrazowo mówiąc. Tak naprawdę technologia 5G składała trzy obietnice, czy daje takie trzy obietnice. Pierwsza z tych obietnic to jest duża prędkość, download. Drugą obietnicą to jest możliwość obsługi miliona urządzeń IoT. Trzecią obietnicą to są bardzo małe opóźnienia oraz bardzo wysoka odporność takiej sieci na różnego rodzaju zdarzenia. I to wszystko będzie możliwe wtedy, kiedy zostanie wdrożone rozwiązanie, które się określa mianem standalone, czyli rozwiązanie, które w sieci rdzeniowej gdyby bezpośrednio jest związane z obsługą technologii 5G. To rozwiązanie, czy to wdrożenie tego standalone, 5G standalone, daje nam możliwość przede wszystkim uruchomienia pewnych usług, które są oparte na tak zwanych slice'ach. Jeżeli o tym mówimy, to jest przede wszystkim to, co powinno zainteresować biznes, dlatego że dzięki temu rozwiązaniu, dzięki tym slice'om,
możemy dzisiaj mówić o dwóch takich podstawowych, że tak powiem, zastosowaniach. Pierwsze to jest właśnie zastosowanie dla biznesu dotyczące private network. Drugie rozwiązanie to jest tak zwane EWA, rozwijając skrót, to jest Fixed Wireless Access, czyli inaczej rzecz biorąc dostęp do internetu za pomocą urządzenia mobilnego o bardzo dużej prędkości. I te rozwiązania można zastosować właśnie wtedy, efektywnie zastosować wtedy, kiedy mamy do czynienia ze slicingiem, a to jest możliwe wtedy, kiedy jest rozwiązanie 5G SA. My jako Orange Polska, nie ukrywam, że pracujemy nad tym rozwiązaniem. Planujemy wdrożenie tego w najbliższym czasie. I z naszego punktu widzenia jest to enabler, który jest bardzo istotny, żeby mówić o tym, iż 5G oferuje wszystkie funkcje, które są przypisane do właśnie tej technologii. Jednym z takich podstawowych zastosowań technologii 5G są prywatne sieci, szczególnie dla biznesu. Te prywatne sieci mogą być, przynajmniej według naszej dzisiejszej wiedzy, realizowane w dwóch, są dwa rozwiązania typowe dla tego typu usługi. Pierwsze to jest tak zwana sieć w pudełku, czyli to jest prywatna sieć, która jak gdyby w całości zamknięta po stronie klienta. Drugie rozwiązanie, i wtedy klient wykorzystuje swoje własne zasoby, swoje własne częstotliwości. Natomiast drugie rozwiązanie jest oparte o częstotliwości i sieć rdzeniową operatora. My osobiście wierzymy, że jeżeli zostanie wdrożona wersja 5G SA, to jest to rozwiązanie, to oparte o zasoby operatora, o wiele bardziej efektywne kosztowo i myślę, że biznes powinien być bardzo zainteresowany właśnie rozwiązaniem, w którym niekoniecznie wydaje pieniądze na całość sieci, tej 5G, prywatną tą sieć, natomiast właśnie korzysta z zasobów operatora, zarówno z zasobów radiowych i sieci rdzeniowej, bądź też z samej sieci rdzeniowej. Mamy ciekawe doświadczenia związane z wdrożeniem tych sieci, wiemy jak to się robi i myślę, że to będzie jeden z produktów, którym Orange będzie mogła zafunkcjonować na rynku biznesowym. W Orange Polska nie traktujemy światłowodu i sieci 5G jako usług, które się wykluczają. Wręcz przeciwnie, uważamy, że wszędzie tam, gdzie możemy świadczyć usługi w oparciu o 5G lub też o światłowód, to jest to doskonałe rozwiązanie, bo to jest tak zwana sieć, usługi konwergentne. Klienci na pewno będą chętnie korzystali ze światłowodu, który daje pewną stabilność, ale jednocześnie na pewno nie będą chcieli zrezygnować z elastyczności, które daje im z kolei sieć mobilna. Więc wszędzie tam, gdzie można dotrzeć ze światłowodem oraz wszędzie tam, gdzie możemy zainstalować urządzenia pozwalające na sieć, dostęp do sieci 5G, to oczywiście będziemy w tą stronę zmierzać. Są miejsca w Polsce, gdzie ekonomiczna budowa, z punktu widzenia ekonomicznego, budowa sieci światłowodowej, no nie zawsze się opłaca operatorowi. I w tych miejscach oczywiście radio, czyli sieć 5G, może być jakimś rozwiązaniem dającym szansę klientowi na dostęp do szeroko rozumianego internetu.